Legendy chrześcijańskie. Legenda o świętym Marcinie. Zdarzyło się kiedyś, że świętemu Marcinowi ukazał się diabeł we własnej osobie, odziany w purpurę, z koroną na głowie, jak król, w złotych trzewikach, z twarzą pełną słodyczy. Przez dłuższą chwilę przyglądali się bez słowa jeden drugiemu. A potem diabeł rzekł: czy poznajesz, Marcinie, tego, którego czcisz? Jan jest Chrystus i zejdę na ziemię, ale najpierw chciałem tobie wyjawić tę nowinę. A ponieważ Marcin, pełen podziwu, ale i powątpienia, nic nie rzekł, tamten ciągnął: Marcinie, czemu to powątpiewasz, choć przecież mnie widzisz? Ten czas święty, natchniony przez Boga, oznajmił: mój Pan, Jezus Chrystus, nie powiedział zgoła, że zejdzie na ziemię jako król w koronie. Przeto, póki nie ujrzę go w takiej postaci, w jakiej umarł, to jest z bliznami od gwoździ, nie uwierzę, iżby powrócił. Na te słowa diabeł zniknął, a w celi rozszedł się straszliwy smród. Tyle mówi legenda, a każdy, kto tego wysłuchał, niech z ostrożnością podchodzi do wszelkich cudowności, prywatnych objawień, aby nie dał się zwieść szatanowi, bo okazał się przezorny, jak święty Marcin.